państwo, widzą, cały czas jesteśmy w tym systemie rzymskowacińskim, tym takim baranim nosem pociągającym i cały czas tutaj jest zimno, cały czas jest zimno. U cyganów katolickich, państwo zobaczą, Warszawa Centralna, czyli, że czekali na niego i go zabili. To znaczy, jak to czekali? Ja tutaj mówię o tej mieszance, cygano, żyda, dziada, małpa, gadów, na Jezusa Chrystusa, na kogo i za kim? Jest, bo Warszawa cyganów pełno, proszę państwa, nie chcą Biblii czytać. Większość to nawet nie widziała Biblii na oczy. Plac Starymkiewicz. Idziemy do galerii pod 117. Tutaj pod numerem 99 Aleje Jerozolimskie, to żeśmy tu kiedyś miały dom misyjny u pana Kijaka. Mieszkałyśmy, głosiłyśmy, ogłaszając całą Warszawę. Także to się nie dało nawrócić, ale to my z góry wiemy, że będą kaszleć, chrumczeć. 4000 lat czekali i że go zabili. Także do galerii idźmy. Aleje Jerozolimskie 117. A ochota to dopiero tam, no tam jeszcze żeśmy dzisiaj nie byli. Słaba po angielsku mówię, bo tu nie jest Anglia. W tym systemie gadzio małpio baranim nosem pociągającym. Nowa galeria tutaj jest pod Millennium La Plaza, Jerozolimskie 117. Otwarcie nowej galerii. Szybciutko. Inauguration. Dzisiaj otwarcie, dzisiaj jest w ogóle inauguracja. Lepszy nam nowy adres. A na górze co jest? To lepiej tak, żeby się nie kojarzyło. Ewangelika trzeba. Właśnie. Na Placu Konstytucji 4 jest finiszarz tej galerii. Jakiej? Która była 4, taka galeria wycielna, była. Finisza, zamknięcie jej? Zamknięcie całej galerii. O której? No już od 6 do 9. To jest takie zamknięcie całej galerii. No to najlepsze. No to dobrze, że oni te witryny zamknęli, bo to jest takie informacja, ani to informacja, ani to co. Nie, no to nie jest takie wernisaże. No ale one się pogorszyły, te wernisaże. Wszystko dziadzieje w tej Warszawie. Wszystko wiesz, dziadzieje. No.